Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak oszlifowałem wałek od główny od WS-ki trójki. One się tutaj wyjeżdżają na wałku, na zębatce, na wałku zdawczym. Nie wiem, czy to widać. Tu przeważnie jest po prostu taka baryłka. Wyjeżdża się przód, wyjeżdża się koniec, a środek też się wyjeżdża, ale mniej. Jest po prostu taka baryłka. Ten już jest tu mocno wyjechany. Idzie to przeszlifować elegancko, wyprostować. Niektóre są nawet krzywe. Wychodzi to całkiem dobrze. Później pod to dorabia się, wciska się w nową tulejkę z fosforobrązu czy brązu samosmarnego w wałek zdawczy. Wytacza się pod ten oszlifowany wymiar tej końcówki i wszystko śmiga znowu. Około 20 tysięcy. Pokażę Wam, jak to jest zamocowane tutaj w tokarce. Proszę bardzo, jest zamocowane w tokarce. Ten wałek, on się trzymie, jest w tej tokarce wycentrowany, jest w tej tokarce wycentrowany, żeby tą końcówkę szło prosto, po prostu przeszlifować. Jest mocno zaczepiony i pokażę teraz bicie. Tylko trochę jedną ręką to mi tak kiepsko to pójdzie, ale pokażę to. Drugim telefonem chyba by było lepiej. Proszę bardzo. Tyle, że się rusza. Teraz przyjadę troszeczkę dalej. Tylko nie wiem, jak mam to zrobić. Jedną ręką. Sekunda. Plus, minus. A to piszczenie, to proszę się nie przejmować. To jest pas od tokarki. Dopóki się nie rozgrzeje, to co popiskuje. Pas albo łożysko napinacza. O, włączam, uwaga. Proszę bardzo. To tu są trochę nierówności chyba na tym kole. O! Jeszcze przejadę kawałek dalej. Sekunda. Proszę bardzo. Jest. I jeszcze teraz na samym końcu, właśnie to jest najważniejsze, żeby tu było bardzo prosto ustawione, gdzie jest, gdzie chodzi łożysko, gdzie pracuje łożysko, gdzie jest wciśnięte łożysko. Tylko nie wiem, czy tutaj zegara nie uszkodzę o uchwyt. O, jest. Nie, przeszło ładnie. Sekunda, poprawimy trochę nastawy. Uwaga. Proszę bardzo. Jest, o. Teraz odsunę to wszystko. Objadę. I teraz po prostu ta końcówka zostanie oszlifowana. I pokażę, jak to szlifuję. Zwykłą maszynką. Zwykłą taką szlifierką. Nie wiem, jak to flexem nazywają, czy jak tam. Ustawię ją i pokażę za chwileczkę. Rozłączę się i włączę jeszcze raz. O, właśnie. Tu już mam szlifierkę ustawioną. Szlifierka jest chwycona w imak. Przymocowana dwiema opaskami. Sposób prymitywny, ale sprawdza się elegancko. Włączę przy tokarce posuw automatyczny. Włączę szlifierkę.
Włączę tokarkę, trochę będzie hałasu. No nie będzie zbytnio hałasu, no dość cicho chodzi, tylko szlifierka waży i buczy. I pokażę, jak to przeszlifuję. Tą szlifierką w tą i w jedną stronę, bo jadę od końca do środka. 20 do 50 razy trzeba przejechać. Tyle tylko, że bardzo delikatnie, aby tylko, żeby delikatne iskry szły, nie za ostro, bo po prostu może wyjść krzywo. A tak to jest elegancko, tak i później na samym końcu przejeżdżam praktycznie do zaniku iskier. Przejadę z dwa razy i pokażę, jak to wyszło. Włączę najpierw to posuw, załączę tokarkę, włączę szlifierkę i jedzie maszyna. Zaczynają iskry lecieć. O, właśnie już tu widać, zaczęła szlifierka zbierać troszeczkę. O, dokładnie tutaj. Przejadę kilka razy i pokażę jeszcze, jak to będzie. Całego nie będę kręcił, bo to by było za nudne, nikt by tego nie oglądał. Tak, może nikt nie będzie oglądał. Wyłączę i za chwilę włączę jeszcze raz. O, oto właśnie nasz wałeczek. Po około 15 przejechaniach tym kamieniem 15 razy i tu nie, trochę kiepsko widać, ale widać, tu zaczęło zbierać, bo było wyżej, tu na końcu jest troszeczkę niżej, to trzeba też już tu kamień na końcu zaczyna brać jeszcze z 20 razy i będzie cały przejechany elegancko. Coś tu ostrości nie mogę złapać. O, teraz może lepiej widać. Jeszcze ma widać wżery takie, ale to tam niczemu nie będzie przeszkadzać. Będzie cały od końca do końca. Pokażę jeszcze na końcu, jak to wyszło. Zostało to zebrane 1/10. Nic więcej. I pokażę jeszcze bicie tego. Sekunda. Teraz pokażę jeszcze bicie po tym przeszlifowaniu. Pokażę troszkę dalej na środku.
pokażę jeszcze dalej. Proszę bardzo. Teraz jeszcze pokażę, pokażę tutaj. Tu pokażę i tu pokażę. Tylko jedną ręką, to mi tak to troszeczkę nie za bardzo idzie. O. Proszę bardzo. Zegar trochę podskakuje, bo tam są wżery, takie nierówności. Teraz pokażę jeszcze dalej. Jest. Proszę bardzo. I teraz pokażę na samym końcu, gdzie łożysko tu, gdzie pracuje łożysko. Żeby na tym łożysku było prosto. Cofniemy tu troszeczkę, żeby nie za... Proszę bardzo. Tak oszlifowany wałek, myślę, że będzie śmigał aż miło jeszcze jakiś czas, na pewno dużo tysięcy kilometrów. Wałek, dlaczego zdecydowałem się to szlifować? Wałek nowy kosztuje od 100 nawet do 170 zł, więc walało się tu chyba z 10 sztuk. To no, po prostu mówię, trzeba coś z tym zrobić, szkoda wywalić, wywalać pieniądze, jeszcze nie wiadomo, jakie to się dzisiaj kupi, więc wziąłem, przeszlifowałem. Jeszcze teraz mówię, ta końcówka będzie tu wypolerowana. No i to chyba wszystko. Nie wiem właśnie, jakie dzisiejszej produkcji te wałki są, czy są dobre, czy niedobre. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, tokarkę tu przy szlifowaniu trzeba przykryć, bo jest pełno takiego kurzu, ten kurz wszędzie wchodzi. Szkoda, żeby zniszczyć maszynę. Mówię, teraz zostanie wypolerowany i to będzie wszystko. Pokażę jeszcze, ile tych wałków tam mam uszlifowanych. O, no właśnie. Wałek został wypolerowany. Widać jeszcze ta końcówka, troszeczkę wżerki, ale z tym już nic zrobić nie będziemy, bo szkoda go osłabiać. Jest... no kiepsko mi ten aparat tutaj. O! Może widać. Jest elegancki. Chciałem go tutaj umocować w kłach, żeby było dobrze do przeszlifowania, ale po prostu to nie zdawało mi egzaminu. Jeszcze gorzej, bardzo krzywo to wychodziło. Ten wałek był nie do, do, jak się czujnik zegarowy przyłożyło, to on po prostu no, takie bicie miał, że obojętnie jak go się okręciło, jak go się ustawiło, nie szło tego po prostu na prosto zrobić, więc zdecydowałem, że tylko umocować w tym miejscu, gdzie chodzi łożysko, żeby było prosto i końcówka, i no, wychodzi to super. Pokażę jeszcze te wałki, co mam oszlifowane. To będzie chyba na tyle. O, i teraz pokażę tu te wszystkie wałki oszlifowane. Ile tu ich ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i na końcu jest ten kiepski. Jeszcze jednego tam mam w maszynie do oszlifowania. Tak one zostały wszystkie oszlifowane. Teraz, aby dorobić po prostu tulejkę, wałek zdawczy, i jeszcze muszę powiedzieć, tu do końca nie jest całkiem dojeżdżane tą szlifiereczką, bo tu przychodzi jeszcze podkładka dystansowa, więc nie trzeba
A jest elegancko. Tak, to są równiutkie od końca do końca, wszystkie są przeszlifowane. Jeszcze trzeba któregoś tam dopolerować, któryś tu nie był dopolerowany z nich, ale wałki są wszystkie po prostu do dalszej eksploatacji. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No mówię, wałek nowy kosztuje od 100 chyba do 100 nawet 70 zł, jak teraz oglądałem, więc może nie warto tego robić, jak ktoś ma na przykład wyjechany tak jak ten tutaj, nie widać, no to nie wiem, czy to warto za dużo, po prostu by się tu zebrało tą część może hartowaną, nie wiem, czy to by trzymałoby, bo tutaj na ten też chodziło, biegi nie wyskakiwały jeszcze, a już jest zamęczone na amen. Tego już nie będę szlifował, ten będzie po prostu do wywalenia. Tę mam tyle, że starczy mi to na jakiś czas. To chyba by było tyle. Mówię, nie jest to żaden poradnik, jest to tylko pokazane, jak ja to zrobiłem i wiem, że to się sprawdza, że to chodzi. Na pewno tam będą tacy, co powiedzą, że to się tak nie robi, że to się jest rozhartowane, że to głębiej jest miękkie, że to tam jeszcze coś, że krzywo, że to, że tamto. Może i się tak nie robi, nie trzeba robić tego. Ja to zrobiłem i wiem, że to wytrzymuje i mam oryginalne wałki po prostu jeszcze z czasów PRL-u, jak ktoś woli. O, tylko tyle, że po przeszlifowaniu i nic więcej, i wiem, że one jakiś czas wytrzymią, a do tych nowych to jedni chwalą, inni ganią, trudno powiedzieć, ja nigdy nie miałem, zawsze jeżdżałem starałem się na tym oryginale, więc no, ja tylko mówię, pokazałem, jak ja to zrobiłem. Dziękuję. A jeszcze na koniec powiem, dla ciekawości, tym kamyszkiem zostało oszlifowane około 10 wałków. No i proszę bardzo, jeszcze kamyszek jest w bardzo dobrej kondycji. Jeszcze by szło może, nie wiem ile, z 10 oszlifować, trudno mi powiedzieć. Jedne po prostu są więcej tutaj do oszlifowania, drugie są mniej. Jedne wystarczy tam przyjechać, mówię, 20 razy i jest dobrze, a inne trzeba troszeczkę więcej się pobawić, bo mają wżery. Ten akurat tu zamocowany już jest następny, jest bardzo gładki. Wżerów raczej nie ma, wystarczy przyjechać kilka razy i będzie, no może kilka, nie, kilkadziesiąt i będzie elegancki. Dziękuję za uwagę.